Dzień dobry, mam paczkę dla Romana Suchego. Już wołam. Romek, paczka do ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to pan jest tym sławnym... hematologiem. Tak, proszę tutaj złożyć podpis. Dzięki panu przestałem palić oponami w swoim piecu. O, bardzo się cieszę. O, jak super w sobotę sobie tak usiąść wspólnie przy śniadaniu, nie? No, ale stół to moglibyśmy kupić jednak. Myślę ci róbki, a ty mi też znasz, czy to jest okej. Tak? Tak, sprawdzę dwa razy. Wiesz co? Odzwonię do ciebie za chwilę. Za nowy stół. Roman, przyniesiesz jeszcze tą sałatkę z kuchni? Poproszę. A, jasne. Roman! Cześć, kochanie. Hej, gdzie jesteście? A, jesteśmy z Wałą nad Wisłą. Jest naprawdę pięknie. Chciałam ci powiedzieć, że twój stół wylazł i stoi w furtce. Ale jak stoi na ulicy? Co? Sam tam stoi? Nie, z rodzeństwem stoi. No ale co, to, nie wiem, wyleciał czy spadł? Co się z nim stało? No nie wiem, ja go nie wyprowadzałam przecież. Tak po prostu wyszedł z całym. Mówię ci, że wyszedł i stoi. Możesz wracać do domu? Teraz? Proszę? Dobra. Już jadę. No proszę. Kochanie, ja cię bardzo przepraszam. No, to wyglądało jak zupełnie normalny stół. O, był dwie ulice dalej, była kartka, żeby sobie wziąć, rodzinny, fajny i... Przestań tyle gadać, łap za łopatę.
Halo? Cii. No, no. Jest stół do kupienia, taki duży, stary, drewniany, za 300 zł. A skąd trzeba odebrać? A gdzie? Na Koszykowej. Chcemy chyba, nie? Okej. Dobra, okay. Dobra, super, bierzemy. No, dzięki, dzięki. Tak, tak, panie inspektorze. Odnośnie tego raportu stanu wód gruntowych z listopada, ja mam kilka istotnych poprawek, które chciałbym zgłosić w trybie zdalnym. Tak, dlatego że no, muszę zaopiekować się nowym członkiem rodziny. Wie pan. Toast za oswojenie stołu. Poczekaj. Toast za oswojenie stołu.